Witam Państwa serdecznie u Loeli na Miłosnym Orakel. Pytanie jest dzisiaj do wszystkich związków. Czy on, ona wróci? Proszę wybrać jedną z talii kart. To jest Lenormand karty po polsku. Przepraszam, ponieważ zapominam, jak to po polsku nieraz, po prostu Lenormand karty, to jest po niemiecku, Lenormand karty po polsku, więc proszę sobie wybrać jednego aniołka. Tutaj mamy fioletowego aniołka i białego aniołka. Proszę wybrać sobie pierwszą grupę, fioletowy aniołek, lub drugą grupę, biały aniołek. I zaczynamy wróżenie. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy on, ona do mnie wróci. Pierwsza grupa. Czy on, ona do mnie wróci? Tutaj mamy duże straty w tym związku. Zaszły jakieś pewnie kontrowersje, dyskusje, być może konflikty, może zdrady, jakieś kłamstwa. Na pewno tutaj są ogromne straty, które pokazują tutaj te szczury, tak? I myszy, które wyżerają po prostu z Państwa relacji. Czyli są na pewno straty, które Państwo tu ponieśli. Zobaczymy inne karty. Czy on, ona wróci do Pani, Pana? Czy partner, partnerka wróci? Proszę o odpowiedź dla grupy pierwszej. Proszę o odpowiedź dla grupy pierwszej. Czy partner, partnerka wróci po tych stratach? Tutaj mamy na dole talii w przełożeniu, że jest partner, partnerka na rozdrożu, nie wie, jakie decyzje ma w tej chwili podjąć, nie wie właśnie, co ma zrobić, jest pewna dezorientacja, w którą stronę pójść, czy wrócić, czy zostawić ten związek, czy odejść. Widzimy tutaj dokładnie, były jakieś pewnie między Wami tutaj ostre dyskusje, doszło do strat. Zobaczmy, co pokazuje karta. Mężczyzna, chodzi o partnera, męża, ekspartnera byłego, tak, może kochanka, może jakąś atrakcyjną osobę na pewno, która ma z Wami jakieś tej dylematy. I jest osoba tutaj, która w nocy myśli właśnie, co ma zrobić. Są być może jakieś ukryte tajemnice, tajemnice, które nie są Państwu na jaw tutaj znane. Coś jest ukrywane, coś jest w sekrecie przed Wami, coś ten mężczyzna, partner tutaj ukrywa, lub być może pokryjomu spotyka się z kim innym, być może były jakieś właśnie tutaj, nie wiem, zdrady, które powodują teraz te wielkie straty między Wami w związku, w relacji. Na pewno jest to też karta głębokich uczuć, myśli. Widocznie też snów różnych w nocy, tak? Czyli jakiejś takiej rozterki też, co ma partner zrobić. Jest na pewno na rozdrożu, więc na pewno nie ma jeszcze konkretnej decyzji w tym tutaj po prostu związku, w tej relacji.
Partner bije się z własnymi myślami, co ma zrobić. Zobaczmy jeszcze sobie na orakel miłosny, co pokaże orakel miłosny w tej kwestii, ponieważ jest tutaj niekonkretna odpowiedź od kart, jest na pewno jakieś zwątpienie, rozterka, myśli dręczące po nocach. Jest widoczny tutaj związek, który jest w sytuacji problematycznej. Jesteście oboje na rozdrożu, partner bije się z myślami, nie wie co ma zrobić. Zapytajmy teraz orakel miłosnego. Heilig Family Uses. Ok, czyli mamy tutaj uzdrowić najpierw swoją rodzinną sytuację, swoje rodzinne przyzwyczajenia. Twoja miłość zwycięży, jeśli ty sama wybaczysz swoim rodzicom, jeśli uzdrowisz swoje wewnętrzne dziecko, czyli w tobie, w tej osobie pytającej lub być może też w tym partnerze lub w obojgu państwa, tak? Być może są jakieś blokady i problemy z dzieciństwa, jakieś po prostu potrzeby emocjonalne, które blokują tutaj waszą dobrą reakcję i przez które jesteście bardzo szybko zranieni i wrażliwi. Dlatego też na razie trzeba się skupić, by uzdrowić swoje relacje, być może z rodzicami, być może po prostu uwolnić się od tych relacji, takich pępowiny, od tych wiążących jakichś relacji, może z rodzicami, uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko, by po prostu zapomnieć wszystkie rany, jakieś zadry, które człowiek po prostu przez lata w sobie nosi i poprzez które jest też bardzo wrażliwy. Także proszę skupić się na razie na to, by wyrzucić wszystkie blokady, wyczyścić wszystkie zranienia wewnętrzne i wzmocnić się, uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko. Tutaj jest taka rada od kart. Zobaczmy jeszcze, proszę Państwa, radę Tarota. Co powie Tarot tutaj do tego związku? Czy partner powróci? Czy partner powróci, ponieważ jest w rozterce, w głębokim rozmyślaniu, na rozdrożu? Czy partner powróci? Czy partner powróci? Czy partner, partnerka powróci? Czy partner, partnerka powróci? Dla grupy pierwszej, czy partner, partnerka powróci? Czy partner, partnerka powróci? Wypadły trzy karty, ok. Zobaczmy. Na spodzie karty mamy As Pentakli, czyli w sumie bardzo pozytywnie. As Pentakli jest to na pewno początek jakiegoś wartościowego związku. No coś, co jest dla Was wartościowe. Coś, co przyniesie po prostu jakiś wartościowy dla Was tutaj związek, relacje. Dla Was są ważne, solidny fundament. Także jest to jakiś początek jakiejś solidnej relacji, jeśli wyjaśnicie ze sobą te sprawy. Zobaczymy, co pokażą dalsze karty tutaj Tarota. Odejście, dziesiątka pentakli i czwórka kielichów. Czyli pierwsza karta jest ósemka kielichów. Na pewno jesteście zranieni, macie dość, chcecie odejść, macie nowe plany, widzicie na horyzoncie nowe perspektywy dla siebie, nowy rozwój, nowe pomysły. Być może chcecie zakończyć tą relację i zacząć coś nowego, zacząć coś, co Was zadowoli, ponieważ tutaj po tych stratach w tym związku nie widzicie już po prostu jakiejś perspektywy. Ósemka kielichów mówi o zostawieniu uczuć, zostawieniu emocji za sobą, które nam nie służą, które nas ranią, rozstanie.
Widzimy jednak na horyzoncie tutaj jasne słońce promieniujące, więc jest nadzieja, że będzie jakaś nowa perspektywa, prawda, pozytywna. Także no, bardzo harmonizuje tutaj i rezonuje z tymi kartami pierwszymi Lenormanda, ponieważ tutaj też są jakieś skryte tajemnice, niewyjaśnione sprawy, szkody. Jesteście niepewni, czy chcecie ze sobą być, więc tutaj pan lub pani zastanawia się właśnie, by rzucić tą relację. Niemniej jednak na horyzoncie pojawia się słońce, nadzieja, czyli być może jest to tutaj ta dziesiątka pentakli, która mówi o dobrych perspektywach, o stabilnej rodzinie, związku, dzieciach, o stabilnej sytuacji, która będzie dla Was pozytywna, radosna. Odejście od tej sytuacji, wyleczenie swojego wewnętrznego dziecka, ustabilizowanie swoich wewnętrznych emocji, być może jest to klucz, by zacząć wszystko od początku z tym atrakcyjnym partnerem, czy jest to partner, czy partnerka, tak? Proszę odwrócić sobie te płci. Być może jest nowy początek, nie musi być to zawsze nowy mężczyzna, nowa kobieta, nowy partner, nowy związek. Jest to też symbol dla początku nowego z tym samym partnerem, czyli zaczynamy wszystko od zera, zaczynamy jeszcze raz, próbujemy jeszcze raz od po prostu tabula rasa, czyli od czystej, białej kartki, od początku. Najpierw proszę się jednak ustabilizować, tak jak tutaj ta karta powiedziała, wybaczyć swoim rodzicom, uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko, by nie być nadwrażliwym w związku, by po prostu być może nie sprzeczać się o wszystkie różne no, małostki, prawda? Jest następna karta, która jest czwórką kielichów. Czwórka kielichów mówi nam o smutku, rozczarowaniu, apatii, samotności, no, depresyjnych myślach, wybór pomiędzy właśnie tutaj zakończeniem tego związku lub zostanie w tym związku, czyli jest to wybór, tak jak pokazuje tutaj karta, bardzo się karty tutaj no, no pasując, prawda, magnetyzują, bardzo pasuje tutaj ten tarot do Lenormand karty. Jest tutaj czwórka kielichów, która mówi nam również o stracie widocznie, które tutaj też są pokazane, czyli strat jakichś w związku emocjonalnych, miłość być może już troszkę wygasa, jesteście zranieni, zmęczeni, jesteście rozczarowani, rozżaleni, być może coś się stało, co Was bardzo zraniło i no, macie dylemat, nie wiecie co zrobić. Marzycie na pewno o dziesiątce pentakli, czyli o pięknej rodzinie, dzieciach, stabilnym związku, wartościowym związku, relacji, która Wam da szczęście. Niemniej jednak jesteście tutaj bardzo rozczarowani. Czy partner wróci, czy partner, partnerka wróci? Było takie pytanie na początku. No jest tutaj bardzo dużo różnych rozterek, myśli, analiz. Jesteście oboje na rozdrożu. Bijecie się z myślą zostać w tym związku, naprawić tą relację, czy odejść. Nie jest to pewne, czy partner wróci. Być może najpierw ustabilizowanie swojego wewnętrznego dziecka, swoich emocji, rozmowa z partnerem o tych stratach, które się po prostu tutaj wydarzyły, o tych rozczarowaniach i wtedy być może będzie szansa na piękną rodzinę, piękny związek, dzieci, przyszłość, stabilność. Jest tutaj pragnienie na pewno tego pięknego, miłosnego związku, więc na pewno jest szansa, jeśli uzdrowicie swoje wewnętrzne dziecko, by osiągnąć taki związek. Proszę skomunikować się z partnerem. Oboje chcecie nowego początku, tylko boicie się spróbować. Jesteście oboje na rozdrożu.
proszę porozmawiać, wyjaśnić, może podjąć inicjatywę. No tutaj też jest uzależnienie, tak, diabeł, czyli uzależnienie, jesteście od siebie uzależnieni, kontrolujecie się, zazdrośni jesteście, macie no, niesamowite pożądanie do siebie, jest tutaj pragnienie, które no, was bardzo tutaj wiąże i partner jest tutaj bardzo no, zaborczy. Na pewno jest to też karta seksualna, która mówi o uzależnieniu seksualnym, tak? To was jeszcze właśnie łączy. Także są tutaj bardzo silne więzi seksualne. No, następną kartą, którą tutaj spojrzałam, jest rycerz kielichów, który na pewno podejmie jakąś akcję i ma tutaj wiadomość, prawda? Być może pragnie przeprosić, pragnie porozmawiać, pragnie tutaj wysłać jakąś wiadomość. Więc w perspektywie jest tutaj być może szansa dla Państwa. No ale nie jest łatwo. Nie ukrywam, że są to karty tutaj rozterki, rozczarowania i smutku. Ale są szanse, jeśli Państwo wyjaśnią najpierw swoje problemy z partnerem emocjonalnym. Dobrze, zobaczmy teraz grupę drugą. Grupa druga jest to aniołek biały. Aniołek biały. I pytanie jest, czy partner wróci? Grupa druga, czy partner wróci do partnerki? Lub odwrotnie, proszę sobie dopasować do sytuacji, jeśli mężczyzna pyta, lub są różne inne kombinacje płciowe w związkach, prawda? Proszę sobie dopasować. Chodzi o to, czy partner, partnerka wróci do Państwa. Czy wróci partner, partnerka do Państwa? Proszę o odpowiedź. Proszę o odpowiedź. Dla grupy drugiej. Dla grupy drugiej. Jaką kartą zaczynamy? Karta miłości. Także jest na pewno tutaj bardzo, bardzo piękne uczucie miłości, które was ze sobą wiąże. Jest tutaj wspaniała karta, pozytywna, czyli są na pewno tutaj już dobre perspektywy dla grupy drugiej, że partner myśli, kocha, tęskni i że chce wrócić. Zobaczmy jeszcze inne karty, które tutaj uzupełnią nasze czytanie. Czy partner, partnerka wróci do tej relacji? W przełożeniu mamy kobietę czekającą, czyli jesteście może to wy, panie pytające, czyli partnerka, która wyczekuje, patrzy, prawda? Siedzi, widzicie Państwo, czyta, czeka, wypatruje, stęskniona, spragniona. Zobaczymy teraz, co będzie. Wspaniałe. Czyli no, są jakieś tutaj konflikty, straty, sprzeczki, może różne jakieś nieciekawe dyskusje, wymiana rozmaitych tutaj zdań, które Państwa poróżniła, które spowodowała straty w tym związku, milczenie, rozłąkę lub przerwę, tak? Ale jest miłość, która was łączy. Jest miłość, która jest tutaj no, na pewno niewątpliwa i jest tutaj też przyjaźń, nie tylko miłość, uczucie, ale również przyjaźń, wierność, lojalność. Możecie na siebie liczyć, jesteście sobie wierni. Jesteście tutaj ten partner, który chce wrócić, który Panią kocha, jest na pewno osobą bardzo tutaj no,
rzetelną, lojalną w stosunku do Pani. Tak, nie szuka jakichś tej innych przygód, tylko chce wrócić. No tutaj jest stanowcza, stanowcza bardzo wróżba, że partner właśnie pomimo tych strat pozostaje wierny i chce na pewno wrócić. Zobaczmy teraz w orakel miłości, co pokaże orakel miłości dla grupy drugiej. Proszę o kartę, radę. Love yourself first. To znaczy, proszę kochać najpierw samego siebie. Proszę znaleźć miłość, odnaleźć z powrotem miłość do samego siebie. Jeśli będziesz kochać samego siebie i respektować samego siebie, będziesz bardziej atraktywna dla romantycznej miłości. Taka jest rada tutaj z tego miłosnego orakel. Czyli bardzo istotne jest, by pani pytająca respektowała i kochała samą siebie. Wtedy będzie również partner panią kochał, respektował jeszcze bardziej, ponieważ jest to warunek. Tak, najpierw jest miłość do samego siebie, wtedy będą kochać nas inni, ale musimy zacząć od samego siebie, od akceptacji i miłości samego siebie, takim jakim jesteśmy, ze swoimi zaletami i wadami. Także wtedy również partner pokocha nas jeszcze bardziej i będzie bardziej respektował nas, także nasze wady. Jest to bardzo ważne. Zapytajmy teraz kart Tarota. Niech uzupełnią to czytanie, czy partner wróci do tej relacji, czy partner, partnerka wróci do tej relacji. Wychodzą karty same, wyskakują, czy partner, partnerka wróci do tej relacji. Dla grupy drugiej proszę o odpowiedź, wskazówkę. Proszę o odpowiedź dla grupy drugiej. Czy partner wróci do tej relacji? W przełożeniu mamy kartę tęsknoty, wspominania. Jest to karta sześciu kielichów, czyli na pewno partner myśli o tym, co było, o tym, co Państwo przeżyli wcześniej. Tak, tęsknota za czasami, gdzie byliście szczęśliwi. Także jest jej na pewno ogromna tęsknota. Potwierdzenie tych kart. Okej, tutaj mamy anioła stróża. Mamy trzy miecze i świat. Czyli no, karty potwierdzają tutaj Tarota, że na pewno jest opcja powrotu. Świat stoi dla Was otworem. Tutaj ten partner bardzo cierpi. Trzy miecze, czyli bardzo cierpi właśnie z powodu, co się stało, z powodu jego rozstania, z powodu rozłąki, być może z powodu braku komunikacji. Trzy miecze jest to karta cierpienia, niesamowitego bólu, niesamowitego zranienia właśnie emocjonalnego. No są jakieś konflikty, więc na tym tle konfliktów jest tutaj rozczarowanie, prawda? I ból, no niesamowity ból, ale jest, czuwa nad Wami, nad Waszą relacją, miłością anioł stróż, który Was wspiera i Wam pomaga przetrwać tutaj ten kryzys. Po prostu no kryzys na pewno w każdym związku jest i należy go po prostu dobrze przejść, tak? Anioł stróż mówi również o wstrzemięźliwości, o panowaniu, o no, utrzymaniu właśnie tych emocji na wodzy, czyli musicie się kierować tymi zimnymi emocjami, jak to się mówi, czyli być opanowanym, tak? Nie wybuchać, nie robić jakichś wyrzutów, nie robić jakichś nowych tutaj konfliktów, dyskusji, tylko przeczekać ten kryzys pomimo tego cierpienia. Na pewno oboje cierpicie, nie tylko partner, tak? Tęskni, tęsknota, wyczekiwanie, tak jak tutaj ta kobieta wyczekuje, tak, czeka, patrzy, wypatruje. Ale kartą ostateczną jest świat.
Świat jest kartą, która kończy cykl i będzie nowy początek. Karta Wielkich Orkan, która kończy cykl Wielkich Orkan i zapowiada nowy początek, otwarcie się na nowe szanse, perspektywy, na nowy plan, na nowy jeszcze raz start, tak? Czyli na pewno jest ta faza tego kryzysu niebawem zamknięta, niebawem wyjaśni się ta sytuacja, ponieważ oboje pragniecie wrócić do siebie. Nastąpi wyjaśnienie, spełnienie i radość, szczęście, akceptacje na zmiany, na jakieś kompromisy i świat stoi dla Was otworem, czyli nowy początek jest tutaj na pewno w perspektywie do zrealizowania. Więc no, grupa druga ma bardzo piękne czytanie, pomimo tutaj tego bólu serca przy tych konfliktach i rozstaniu, ale jest bardzo pozytywne tutaj czytanie i pewne jest, że partner kocha i chce powrócić i tęskni. Dobrze, no mam nadzieję, że zarówno grupa pierwsza, jak i druga, pomimo tak różnych tutaj czytań, prawda, dwóch absolutnie różnych grup i różnych rezultatów tych wróżb, że są Państwo zadowoleni, że mogą się Państwo odnaleźć w tych wróżbach i że w jakiejś części rezonuje to z Państwem. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce. Proszę o kciuka, jeśli się Państwu podobało, proszę o subskrypcję mojego kanału i do usłyszenia niebawem.